pomocy zwierząt, żeby po prostu na świecie było im łatwiej i lżej. Z dużych takich atrakcji, które dzisiaj przewidzieliśmy, ekonomiczne, nasi partnerzy, restauracja Pod Kurem przygotowała dla Państwa różne smakowe prize, która jeszcze dodatkowo dla naszych dzieci, aby pozabawiać je przez. Za momencik przejdziemy do prezentacji naszych zwierzątek. Przygotujcie Państwo swoje, wszystkie te zwierzątka, które dzisiaj nas zaszczyciły swoją obecnością. Cel jest taki, żebyśmy się przede wszystkim spotkali wśród ludzi, a z drugiej strony, żebyśmy poznali swoich milusińskich. Bo człowiek coraz bardziej przyspawuje się do komputera albo telewizora, a dzisiaj jest tak pięknie, jest natura woła nas wręcz. No i wołają nasz pieski, że powinniśmy wyjść i razem popatrzeć sobie w oczy. A poza tym w ten sposób zbieramy pieniążki na karmę dla piesków, które znajdują się w schroniskach. Dzisiaj można spróbować ziemniaki na świeżo pieczone tutaj na miejscu. Pani Teresa Price przygotowuje je. No ale poza tym wielką atrakcją jest przejażdżka koniem, który na co dzień pracuje jako hipoterapeuta i leczy dzieci przede wszystkim ze schorzeniami mózgowymi, ale także i ruchowymi. Ten konik, który tutaj jest, naprawdę wiele dzieciaków już wyciągnął z ciężkich opresji, z ciężkich chorób. Ja się z tego bardzo cieszę, bo nazywa się Klara, bardzo romantyczne imię, więc że jest z nami, będzie w przyszłym roku, także tutaj leczył dzieciaki na strzelnicy. Będzie można czy darmowo, czy tam w jakimś symbolicznym datkiem przyprowadzić swoje dzieciaki i sprawdzić, jak to działa. Poza tym no, są konkursy. Konkurs piękności. I tutaj nieważne, że ma się drogiego psa jakiejś wybitnej rasy, tylko ich urok osobisty. Te kundelki, które przychodzą tutaj, czasami aż łza się w oczach kręci, bo one potrafią tak dużo, tak są wierne, tak potrafią być oddane swoim właścicielom, że aż przyjemnie. Jak się bawi twój piesek i jakiej jest rasy? Maggie i kundelek. Jego kundelek, no bardzo pięknie się prezentuje, jest naprawdę śliczny. Piesek jest kamerę, przemaszeruje pierwszy. Jedny, ty jesteś taka kochana. Z kim przyszłaś na dzisiejszy piknik? Z moją suczką Sznyką. Jak długo już Sznyka jest u was w domu i skąd ta decyzja w ogóle o wzięciu psa do domu? W grudniu będzie miała roczek, wzięliśmy ją na początku zeszłego roku. Siadł. To była przemyślana decyzja. Wybudowaliśmy dom, chcielibyśmy mieć tam psa. Ja zawsze chciałam mieć psa, od dziecka to było moje marzenie. Na początku myślałam, żeby to był mały piesek, typu maltańczyk, typu West, no ale skończyło się na Sznece. Sznyka to jest jaka rasa? To jest z matki Berlęczyk, ojciec nieznany. Ale jest kochana tak samo, jakby był piesek rasowy. To się liczy, czy pies jest rasowy, czy nie? To znaczy na pewno dla osób, które chcą chodzić po wystawach, to może mieć jakąś wartość. Tak samo, jeżeli ktoś chce zarabiać na psie, to znaczy sprzedawać fotowyszczenianki, to może mieć wartość, czy on jest rasowy, czy nie rasowy. U nas musi po prostu być do kochania ten piesek, nie pełni żadnej funkcji zarobkowej, także to nie ma znaczenia, czy jest rasowy, czy jest nierasowy. Pani Tereni Price, która jeszcze dodatkowo... Powiesz mi, jak masz na imię? Małgosia. A kogo tutaj masz ze sobą? Kto to jest? Kapselek. Kto to jest kapselek? Kim on jest? Pieskiem. Co można robić z kapselkiem? Jak on nie chce przychodzić, to wtedy trzeba go zawołać. Albo się położyć na podłodze. A co ty robisz z kapselkiem? Bawisz się z nim jakoś? A jak się bawicie razem? Ja rzucam piłkę, a kapsel ją przynosi. A ty lubisz kapselka? Bardzo. A skąd taka decyzja o tym, że będziesz miała Fredkę? Odkąd byłam mała, jak byłam w Helu, zobaczyłam Fredkę i stwierdziłam, że też chcę taką. I błagałam mamy 2 lata, aż w końcu się zgodziła. To jest takie słodkie zwierzątko, takie pocieszne bardzo. Trzeba się nim jakoś specjalnie zajmować? Znaczy się... Kąpać trzeba, jak psa też zresztą.
tak wyczesywać. A co je taka Fredka? Karmę. Specjalną karmę dla niej? Ona ma jakieś specjalne względy u was w domu? Wszyscy ją kochają? Tak. Bracia trochę nie byli za tym, ale już ją lubią. Wychodzą nawet czasami z nią na dwór. No właśnie, ona jest na smyczy. To jest takie trochę niezwykłe. Chodzisz z nią na spacery? Tak. Bardzo lubi spacery. Teraz w ogóle jesienią lubi się tarzać w liściach. A ludzie jak reagują na to? Każdy chce robić zdjęcia. Się pyta, co to jest w ogóle. Piesek. Po prostu piesek. Twój najkochańszy na imię, tak? Kręci, kręci. Przekłada nóżki, no radzi sobie. Nie no, jest po prostu znakomity. Przyszłem z Golden Retrieverem. Jest pies już dość stary, ma 12,5 roku. Tak, jest dwukrotna złota metylistka, raz srebrna, no ale to już jest starość, nie? Dzieci pracują z dziećmi niepełnosprawnymi, także to jest pies taki typowo do osób z jakimiś uszkodzeniami, z czymś, typowo psy przewodniki. Czyli to jest taki pies, który może pomagać. Pies może być nie tylko przyjacielem, ale też pomocą. Rasa, bo jest Labrador i Golden Retriever, to są takie najmocniejsze rasy, z którymi idzie na przykład pracować z osobami niepełnosprawnymi. Czyli rozumiem, że taki pies musi być specjalnie szkolony. No, oni bardzo szybko się szkolą, czyli to są psy bardzo pojętne, także tego łagodne, pozbawione całkowicie tych wszystkich psich nawyków, tam jakieś zaczepiania kotów, coś takiego, także to jest pies taki więcej przyjacielski. Nie są agresywne. Nie agresywne, to jest typowo od małych dzieci, można go zostawić, także typowo przyjacielski, opiekuńczy, także to jest całkowita taka rasa inna. A pańskim zdaniem to jest dobry pomysł, żeby dziecko wychowywało się razem z psem? No uważam, że tak. Na przykład tych znajomych, co z nami, z psami się wychowywały, wnuki moje też się wychowywały, także już i wnuki mają swoje psy, także raczej to się przywiązuje człowiek do tego psa i to jest takie przywiązanie człowieka i zwierzęcia. Dlaczego warto takiego pieska sprowadzić sobie do domu? Dlaczego warto go mieć? Jednak jest takie zajęcie, zmuszenie wyjścia na dwór, także no jest pewne sowady i zalety, nie? Także nie jest to, że człowiek siedzi w domu cały czas i ten atak, czy deszcz pada, czy nie pada, trzeba wyjść z tym pieskiem i takie jednak jest przywiązanie do niego. Jeszcze raz. Laki łamane na Lukusia. Laki Rukusia, ona ma podwójny Lakusia, tak? Jakiej rasy jest?